Podstawową strukturą danych w prologu są listy, czyli zbiory uporządkowane, w których dopuszczamy wielokrotne wystąpienie tego samego elementu. Przyjrzyjmy się kilku przykładom list. W prologu listy oznaczane są nawiasami kwadratowymi z wypisanymi po przecinkach elementami. Pierwszy przykład to lista zawierająca same stałe. Długość listy to liczba jej elementów, zatem ta lista ma długość 4. Drugi przykład oprócz stałych zawiera też termin złożony, zmienną oraz liczbę. Zwróćmy uwagę, że stała mija występuje dwa razy. Trzeci przykład jest wyjątkowy. To tak zwana lista pusta, nie zawierająca żadnych elementów. Ile elementów ma lista trzecia? Prawna odpowiedź to trzy. Stałą mija i dwie listy dwuelementowe. To pokazuje, że lista w prologu jest strukturą rekurencyjną albo rekursywną, gdyż może zawierać również i inne listy. Więcej o rekursji powiemy później. Przedostatnia lista jest najbardziej skomplikowana. Ile ma elementów? Zwróćmy też uwagę, że tak zapisane listy nie mogą tak naprawdę znaleźć się w programie prologowym. Dodałem je tutaj tylko w celach poglądowych. Kolejną ważną kwestią jest to, że każda niepusta lista może być podzielona na głowę, po angielsku head, jest to pierwszy element, i ogon, po angielsku tail, jest to cała reszta. Do oznaczania podziału używana jest kreska pionowa na klawiaturze. Służy ona oddzieleniu dowolnej liczby elementów w liście, choć najczęściej jest separatorem między głową i ogonem. Mija jest głową w pierwszej liście, a lista składająca się z pozostałych elementów to ogon. Lista pusta nie ma ani głowy, ani ogona. Możemy to sprawdzić w interpreterze prologa. A co jest głową, a co ogonem w liście przedostatniej? Głową jest lista pusta. W niektórych implementacjach prologa interpreter może wyświetlić również informację, że przypisał zmiennej, tutaj z, Wewnętrzną zmienną, zaczynającą się od podkreślnika. Więcej o zmiennych z podkreślnikiem powiemy później. A co z listą ostatnią? Ona ma tylko głowę. Ogon to lista pusta. Zostawmy na chwilę interpreter prologa i zajmijmy się teorią. Ważną koncepcją jest tu pojęcie definicji indukcyjnej. Zwanej też rekursywną lub rekurencyjną. Z tym pojęciem spotkał się każdy, kto przeszedł podstawowy kurs logiki formalnej. Przypomnijmy bowiem definicję formuły KrZ, która ma właśnie charakter indukcyjny. Dzieli się ona na dwa punkty. W pierwszym mówimy, że zmienne zdaniowe są formułami. Brzmi to jak określenie faktów prologu, prawda? Taki warunek nazywamy bazowym, choć może lepiej nazwać go przypadkiem bazowym. Drugi warunek ma kształt implikacji i mówi, że jeśli dwa ciągi znaków są formułami, to ich połączenie za pomocą spójników, tu reprezentowanych asteriskiem, lub poprzedzenie jednego z nich negacją, tworzy nową formułę. Jest to warunek indukcyjny, rekurencyjny lub rekursywny dlatego że odwołujemy się w nim do tej samej definicji, którą właśnie próbujemy określić. Nie ma tu problemu, gdyż koniec końców dochodzimy do przypadku bazowego, który nie odnosi nas już do definicji formuły. Przyjrzyjmy się teraz drugiemu przykładowi definicji bycia elementem listy. W przypadku bazowym stwierdzamy, że pierwszy element listy jest jej elementem to nasz przypadek bazowy. Warunek rekursywny mówi, że jeśli coś jest elementem listy powstałej przez odcięcie głowy jakiejś listy, to jest też elementem tej większej listy. Zobaczmy, jak te koncepcje można wykorzystać w prologu. Przypadek bazowy możemy zapisać w następujący sposób. Pamiętając, że reguły prologowe to tak naprawdę odwrotne implikacje, możemy zapisać warunek rekursywny w następujący sposób. Przejdźmy teraz do interpretera. Zapiszmy definicję bycia elementem jako fragment programu prologowego. Oto jak działa program na konkretnym przykładzie. W tym przypadku dostajemy odpowiedź pozytywną, bo ta stała znajduje się na pierwszej pozycji w danej liście, a zatem prolog widzi, że przypadek bazowy jest spełniony. Zwróćmy też uwagę, że prolog narzeka na pojedyncze zmienne. To dlatego, że T i H w odpowiednich linijkach występują tylko raz. Nie przerzucamy ich z listy do listy, a zatem są tak naprawdę nieużywane. W takiej sytuacji możemy użyć specjalnej zmiennej składającej się tylko z podkreślnika. Jest to tak zwana zmienna anonimowa. Tym samym mówimy prologowi, że nie interesuje nas jaką wartość przyjmuje ta zmienna i nie będzie nas o tym informował. A oto jak wykorzystać możemy zmienne anonimowe. Powiedzmy, że chcemy poprosić prolog o wypisanie drugiego i czwartego elementu danej listy. Gdy zastąpimy pozostałe zmienne z zmiennymi anonimowymi, prolog poinformuje nas tylko o tym, na czym nam zależy. Możemy też poprosić prolog, by wypisał wszystkie elementy danej listy. Zamiast imion, jak w oryginale, wpiszmy tylko inicjały. Poza tym przykład jest taki sam. Więc gdy zapytujemy prolog, czy V jest elementem następującej listy, prolog najpierw sprawdza przypadek bazowy. Nie jest on spełniony, więc kontynuuje poszukiwania przy wykorzystaniu warunku rekursywnego. Narysujmy tzw. drzewo poszukiwań. Prolog. Ma teraz nowy cel: sprawdzić, czy V znajduje się w liście pomniejszonej o głowę. Tu również przypadek bazowy nie jest spełniony, więc szukamy dalej. Teraz mamy listę, której pierwszy element to właśnie ten, którego szukamy. Zatem przypadek bazowy jest spełniony i ten element należy do tej listy, a zatem należy do tej powyżej, powiększonej o głowę, i w konsekwencji należy też do listy, od której zaczęliśmy. A jak zachowa się prolog, gdy zapytamy o element nie z listy? Jak to działa? Tu sytuacja wygląda tak, że kolejnym listom odcinamy głowy, gdyż przypadki bazowe nigdy nie są spełnione i musimy kontynuować poszukiwania, wykorzystując warunki rekursywne. Na koniec dostajemy zapytanie o to, czy z jest elementem listy pustej. Przypadek bazowy nie jest spełniony, gdyż lista pusta, jak pamiętamy, nie ma głowy, zatem nie może być ona tożsama z Z. Przechodzimy zatem do warunku, ale i on nie może być spełniony, gdyż nie da się oddzielić ogona listy pustej, by kontynuować sprawdzanie. Przyjrzyjmy się teraz następującemu programowi. Czemu ma służyć? Ma sprawdzać, czy listy składają się z tej samej liczby liter A z jednej strony i B z drugiej. Przypadek bazowy mówi, że w listach pustych jest tyle samo A oraz B. Warunek indukcyjny odcina głowy listom z głowami pasującymi do schematu poszukiwań i sprawdza liczbę A i B w ogonach. Zobaczmy, jak to działa na kilku przykładach. A teraz przeanalizujmy drzewo poszukiwań jednego z przykładów. Przypadki bazowe nie są spełnione, więc wykorzystujemy warunki, by odcinać głowy listom, na końcu porównując dwie puste listy, a zatem spełniając przypadek bazowy. Warto zwrócić uwagę, że w sytuacji sprawdzania warunków wymuszamy też, by głowy miały odpowiednią strukturę. Prolog nie sprawdzi warunku, jeśli tak nie będzie. W związku z tym poruszamy się w górę drzewa poszukiwań, i na końcu otrzymujemy odpowiedź twierdzącą dla oryginalnego zapytania. Zobaczmy też, co się dzieje, gdy listy nie składają się z tej samej liczby a i b. W tym konkretnym przypadku, dostajemy na końcu listę zawierającą a i listę pustą. Przypadek bazowy nie jest spełniony, ale warunek też nie. Nie możemy przecież odciąć głowy od pustej listy. W drugiej sytuacji mamy wprawdzie tyle samo elementów, ale już przy kolejnej warstwie widzimy, że głowy nowych list to nie A i B. Warto też zauważyć, że gdy zastąpimy jedną z list zmienną, wówczas prolog poda nam listę, którą należy podstawić, by zapytanie zakończyło się sukcesem. Możemy też obie listy zastąpić zmiennymi. Wówczas prolog poda nam pary spełniające zapytanie.